Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich na Międzynarodowej Wystawie Kwiatów. Na 4 majowe dni hala wystaw Kapelusz zamieniła się w pachnący ogród pełen oryginalnej flory. Tradycyjnie już odbywają się pokazy formowania chińskich drzewek bonsai i prezentacje florystyczne. Miłośnicy nocnych spacerów mogą podziwiać scenografię ogrodu nocą. Ostatni sezon pokazał, że jednak projektowanie takiej wystawy przez profesjonalistów powoduje, że coraz więcej osób przychodzi. Te wystawy są dużo ciekawsze. Zawierają w sobie takie elementy humorystyczne. Pokazują, jak rzeczywiście można swój ogród urządzić. Niekoniecznie muszą to być jakieś specjalne duże nakłady finansowe. Czasem wystarczy dobry pomysł. W tym roku 33 wystawców. Niestety z roku na rok jest trudniej z wystawcami, ponieważ akurat nasza wystawa zbiega się z kilkoma innymi imprezami i wystawcy w tym czasie mają na tyle dużo swoich prac, to jest właściwie okres największej sprzedaży, w związku z tym muszą się zaangażować podwójnie, ale robią to jak widać dosyć chętnie, ranga naszej wystawy jest dosyć duża i chętnie w tym uczestniczą. My Ślązacy zawsze żeśmy się lubili chyba trochę w ziemi zielonej grzebać. Więc teraz coraz tych ludzi, takich ludzi jest więcej. Wszyscy mają jakiś kawałek zielonego albo na balkonie, albo w ogródku. No a to jest jakieś źródło pomysłów też co do tego, jak swój ogród udekorować. Bardzo przyjemne miejsce naprawdę. Dzisiaj oferujemy naszym zwiedzającym różne pokoje w ogrodzie. Jak widać, nasze stoisko to jest składanka wielu ogrodów, humorystycznie potraktowanych ogrodów w połączeniu z elementami wystroju wnętrz domowego. Jesteśmy co roku, mamy stałych swoich obserwatorów. Ja już od rana dzisiaj spotkałem wielu klientów, którzy od kilku dobrych lat spotykamy się i cieszymy się, że dalej się widzimy. Najczęściej są to, albo często są to osoby starsze, na których bardzo chętnie czekam, bo cieszę się, że jeszcze są i te osoby najbardziej ciekawi odbierają tę tematykę. Także ja zawsze się cieszę, jeśli ich spotykam. Co roku spotykamy się razem na tej wystawie. Przyszłam na rododendrony popatrzeć, są bardzo ładne, naprawdę. Tam jeden zakątek jest super. Jak coś się nie wiesz czym, co, to można sobie popatrzeć. Odwiedzających coraz więcej. Tak, myśląc o odwiedzających, prawdopodobnie zmienimy formułę w przyszłym roku, ale nie chcemy na razie zdradzać szczegółów. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej niż do tej pory. Całkowicie zmieni się przestrzeń, całkowicie będą inaczej aranżacje wyglądać, ale to zostawmy sobie na przyszły rok. Wystawa potrwa do 14 maja. Serdecznie zapraszamy.